Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj testujemy Volkswagena e-Golfa, którego przed chwilą odebrałem. Mam go znowu na tydzień i dzisiaj znowu robię szaloną rzecz, czyli jadę samochodem, który ma pojemność użytkową baterii 32 kWh do Warszawy, 450 km takim samochodem. Zobaczymy, jak mi pójdzie, a Was serdecznie zapraszam do oglądania. Gdy przyjechałem tutaj na ładowarkę, samochód miał... ile on miał? Był prawie rozładowany. Tak podłączyłem w sumie i poszedłem szybko do środka, ale za doładowanie 22 kWh zapłacę 35 zł. Okej, kończymy ładowanie i lecimy. Właśnie byłem na spotkaniu w centrum Zielonej Góry i wyjeżdżając z centrum znalazłem coś takiego, zobaczcie, jest taki tor dla dzieci, gdzie można sobie ćwiczyć zasady, przepisy ruchu drogowego. I to są takie fajne miejsca, żeby pojeździć na przykład hulajnogą albo rowerem i dzieci mogą się dzięki temu uczyć przepisów, zobaczcie. Tu mamy mini rondo, patrzcie ile znaków. Tam dalej też idzie droga rowerowa, więc całkiem fajna inicjatywa, żeby nauczyć dzieci przepisów ruchu drogowego. A jak wiemy, jest to bardzo ważne, bo wpływa to na bezpieczeństwo. Mamy tutaj ustąp pierwszeństwa, zakazy wjazdu, co tam jeszcze, zakręty, zakaz wyprzedzania, naprawdę super. Widziałem już takie podobne tory w innych miastach, ale szczerze przyznam, że ten jest największy. Słuchajcie, pierwszy raz od dawna działa ładowarka w Buku, ładowarka na Orlenie, gdzie ostatnio byłem Skodą City Go, Kią Eniro, Kią e-Soul i żadne z tych trzech samochodów nie mogło się tutaj naładować. Złącze CCS nie chciało załapać i ładowanie nie chciało wystartować. Teraz pierwszy raz, to jest pierwsze z tych czterech samochodów, w którym udało mi się odpalić ładowanie, więc fajnie, bo przynajmniej tutaj się doładuję i będę miał kolejne prawie 200 km zasięgu i już to wiem, żeby dojechać do Poznania czy nawet za Poznań, czyli w sumie do następnej ładowarki ekoenergetyki na autostradzie A2. Moc tutaj jest dosyć dobra, ponieważ samochód maksymalnie może ładować się z mocą 40 kW i udało mi się osiągnąć 39 kW dokładnie jak ładowałem się na Ekoenie przed wyjazdem Zielonej Góry. Tutaj mam 36 kW, w sumie już moc spadła, bo samochód się szybko naładował, jakieś 40 minut, ale przyjechałem na połowie baterii, więc całkiem nieźle. Jadę bez klimatyzacji, jadę z otwartymi oknami. Jest tak gorąco, że idę się przebrać. Na szczęście mam w bagażniku krótkie spodnie, inną koszulę, więc przynajmniej nie będę się musiał tak gotować w długich spodniach. Nie robiłem teraz żadnych testów, ponieważ chciałem trochę odpocząć, ale za chwilę, jak już chyba minę Poznań, zacznę robić testy decybelomierzem, robić testy zużycia energii przy różnych prędkościach i tak dalej. Jest naprawdę idealna pogoda do podróżowania elektrykiem. Mamy ponad 20 stopni, jakieś 25 stopni, to nawet aż za dobre warunki są. Już się przebrałem, czuję się trochę lepiej. Akurat będę miał teraz wideokonferencję, więc naładuję się do 100%, a pozostało mi do 100% około pół godziny. Przed chwilą stało się coś dziwnego, bo rozłączyło mi ładowanie. Nie wiem czemu, aplikacja się zacięła, aplikacja Orlenu, ponieważ teraz trzeba mieć aplikację, żeby uruchomić ładowarkę. I aplikacja się zacięła, samochód jest tak mało intuicyjny i ten cały system, że nawet nie zauważyłem, że ładowanie się przerwało i podszedłem, pociągnąłem wtyczkę i się okazało, że nie ma blokady żadnej, że jest po prostu luźna, że można ją wyciągnąć, że się nie odbywa się ładowanie. No i teraz podłączyłem od nowa i mam 35 minut do ładowania do 100%, więc to jest dziwne. Jest ten samochód jest naprawdę bardzo mało intuicyjny w porównaniu do innych samochodów elektrycznych. Jest tutaj ciężko poruszać się po tym całym systemie. Przede wszystkim wejść w parametry ładowania, zobaczyć ile czasu do końca pozostało i tak dalej. Jest naprawdę ciężko. Okej, mamy już prawie 100%, dokładnie 98. Już nie ładuję dalej, odłączam i lecimy. Ostatnio pojawiły się komentarze, żebym używał prędkościomierza w telefonie po GPS-ie, ponieważ w każdym samochodzie prędkość jest pokazywana inaczej, więc postanowiłem od tego samochodu rozpocząć testy używając aplikacji w telefonie, żeby prędkość była ta sama. I faktycznie jest różnica, już w tym samochodzie kilka kilometrów jest rozbieżności. Więc mam taką aplikację, która ma 5 milionów pobrań, więc dobre oceny, więc chyba myślę, że będzie w miarę miarodajna. Zobaczymy. Dzień dobry.
kartą. Akurat wjeżdżam do Poznania i tutaj będę robił teraz test na odcinku około 20 km przy prędkości 100 km na godzinę. Niestety znowu trafiłem na złą pogodę, ponieważ widzę, że idą chmury i mam nadzieję, że nie będzie padać, ale zapowiada się, że będzie padać. Kolejny test będę miał w deszczu, a nie chciałbym tego, bo jest taka fajna temperatura, żeby wycisnąć z tego samochodu jak najwięcej. Więc zobaczymy, co się wydarzy, ale... Zobaczcie. Jest tutaj już bardzo ciemno. Okej, ustawiam tempomat na 105 km na godzinę według samochodu. Zobaczcie. Tutaj pokazuje nam 105 na godzinę. Teraz o, jest 105. A tutaj nam pokazuje 100. Więc będę się posiłkował tym, a nie tym. Tutaj mamy prawie 5 km rozbieżności. Więc dziękuję za pomysł. Myślałem o tym wcześniej, ale stwierdziłem, że no, gdzie w każdym samochodzie będę musiał nagrywać z prędkościomierzem w telefonie wbudowanym, iż to jest bez sensu, no ale jednak jak testy mają być rzetelne, no to będę tak robił. Dobra, zobaczmy, jakie będzie zużycie po 20 km. Udało mi się jednak zrobić test na odcinku 26 km i zużycie wynosi 14,1 kWh przy temperaturze 24 stopnie. I akurat tak się składa, że poprzedni test Kia Eniro miałem też w tej samej temperaturze i nawet CityGo miałem w tej samej temperaturze. Przepraszam, Eniro miałem 4 stopnie, nie miałem 20 stopni. Mogę powiedzieć teraz tak na szybko, że w tym przypadku najniższe zużycie na takim odcinku mierzonym na odcinku 30 km wynosiło 12,5 kWh, a wynik należy do Skody CityGo, czyli Skoda CityGo miała najniższe zużycie przy prędkości 100 km na godzinę. No nie ma co się dziwić, o wiele mniejsze auto. Teraz na chwilę zjechałem do Poznania. Jak będę jechał już do Warszawy, to zrobię pomiary przy innych prędkościach. Zobaczymy, jak wypada Volkswagen e-Golf na tle innych samochodów. Właśnie skończyłem ładowanie na Orlenie w Tulcach. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj z tymi ciężarówkami pod wieczór to jest tragedia, bo wszyscy parkują gdzie się tylko da. No w sumie nie ma co się dziwić, bo nie mają gdzie zaparkować. Zobaczcie, jak tutaj parkują. No i teraz ten na przykład tutaj nie przejedzie i wszystko stoi. Tutaj kolega z tyłu jeszcze stoi drugim autem. No ale teraz naładowałem samochód do 100%, więc mam dużo energii. Muszę jeszcze dzisiaj wjechać do Łodzi, do biura, więc będę się ładował gdzieś prawdopodobnie jeszcze w centrum Łodzi. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Podejrzewam, że będę ładował na Greenwayu. No i zobaczymy. Widzicie, co tutaj się dzieje? Już 5 minut czekam. Jestem już pod Łodzią, właśnie zjechałem z autostrady A2 i ładuję się na ładowarce Greenwaya przy hotelu Portofino. Do centrum Łodzi mam mniej więcej 15 km. Chciałem wam pokazać te zarąbiste LEDy, które tutaj są w Volkswagenie. Naprawdę są spektakularne, szczególnie na żywo. Więc światła są super, ale sam samochód? Muszę powiedzieć, że jest to niestety jeden z gorszych elektryków, jakie miałem okazję testować. Wiecie dlaczego? Głównie dlatego, że to ma być samochód spalinowy i on jest po prostu przerobiony na elektryka i no i nie jest to dobrze zrobione. Jest dużo takich rzeczy, które zostały zostawione i są mało intuicyjne. To jest to właśnie, co mówiłem wcześniej, czyli chociażby obsługa całego wyświetlacza. Mało intuicyjne to jest, nie da się znaleźć prędkości mocy ładowania, nie da się znaleźć, nie wiem, czasu. Znaczy to wszystko tam jest gdzieś ukryte, ale trudno jest wyzerować licznik i tak dalej. Rekuperację trudno jest włączyć. Jest dźwignia do zmiany biegów i trzeba pamiętać, żeby ustawić ją w odpowiedniej pozycji. Na przykład jeżeli odpalimy samochód, a dźwignia będzie na D, to nie ruszymy nim, tylko musimy wrzucić dźwignię na P,
wyłączyć samochód, zapłon całkowicie, włączyć i dopiero wtedy pojedziemy. Nie ma tak, że wrócimy na P, na D i pojedziemy. To są takie właśnie różne dziwne rzeczy, z którymi się dzisiaj spotkałem i które mi utrudniały jazdy tym samochodem, ale są. I niestety przyjemność z jazdy jest taka sama jak z wersją spalinową, bo też miałem przyjemność jeździć, ale... To jest dobry samochód, ale spalinowy. Elektryk słaby, szczególnie z tą baterią. Jadąc 90 na godzinę, czy tam w granicach 100 km na godzinę, zrobimy te 200 km, ale moc ładowania 40 kW maksymalna to jest zbyt mało. Tak samo prędkość maksymalna jest niska, niecałe 160 km na godzinę. No co przy tej baterii jest uzasadnione, bo bateria, pojemność użytkowa jest tutaj 32 kWh. No to jest bardzo mało, bardzo mało. Podsumowując, ten samochód będzie jednym z ostatnich na mojej liście, a tych samochodów już jednak trochę na swoim koncie mam. Samochodów w 100% elektrycznych. No i przykro mi. Volkswagen do tej pory nie zrobił chyba żadnego dobrego elektryka. Biorąc pod uwagę ID3, nie zapowiada się, żeby szybko zrobił. Naprawdę, muszę to powiedzieć, ale Volkswagen jest w czarnej dupie. W sumie muszę powiedzieć, że podobał mi się Crafter, ale to był samochód wyjątkowy pod tym względem, że podobał mi się tylko dlatego, że jest samochodem dużym, miał 9 miejsc, stolik i tak dalej. Ale 100 km zasięgu to i tak naprawdę dyskwalifikuje ten samochód z czegokolwiek. Chyba że do transportu miejskiego, no bo to jeszcze jest, to ma sens, jeżeli samochód robi po 100 km dziennie po mieście albo ma możliwość szybkiego ładowania. Ale no... Jeszcze długa droga. Naprawdę jeszcze sporo do zrobienia przed Volkswagenem. Kolejna sprawa. Jestem tutaj już 10 minut, nagrywałem sobie film. Spojrzałem na wyświetlacz, bo chciałem już jechać. I mamy dopiero załadowane niecałe 1,5 kWh. Moc 7 kW. Także słabo. Nie wiem, czy to przez stację ładowania, ale nie sądzę. Myślę, że to przez zgrzaną baterię. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Weather any storm.